W tym filmie opowiem o ostatniej z krzywych stożkowych, mianowicie o hiperboli. Hiperbola. I to jest, prawda, standardowy rysunek, jak taka hiperbola może wyglądać. Dokładnie rzecz biorąc, mamy tutaj dwie hiperbole, zielone i różowe. Hiperbola ma dwie gałęzie, prawda? Ta zielona krzywa tutaj ma dwie gałęzie, dwie części jakby, które nazywamy gałęziami. Podobnie ta różowa ma dwie części, które nazywamy gałęziami. Charakterystyczną cechą hiperboli są asymptoty. Znaczy to są dwie proste, do których te hiperbole zbliżają się dla dużych wartości argumentów. Tak jak daleko odejdziemy od środka, to te hiperbole zbliżają się do tych prostych. Te proste nazywamy asymptotami hiperboli. No i w tym filmie zobaczymy, jakie jest równanie hiperboli i dlaczego te wykresy tak mniej więcej wyglądają i jak rozpoznać, czy mamy do czynienia z hiperbolą taką zieloną, czy z taką różową. I jeszcze tak, ta krzywa zielona jest symetryczna względem odbicia względem osi poziomej, prawda? Czyli ta część co do kształtu jest taka sama jak ta, jedna powstaje z drugiej przez odbicie, podobnie tutaj. I również te części prawa i lewa nałożą się na siebie przy odbiciu. Podobnie jest z tą różową hiperbolą. Więc tu mamy taką, to jest środek symetrii, prawda? Ten punkt przecięcia asymptot jest środkiem symetrii zarówno tej hiperboli zielonej, jak i tej hiperboli różowej. Więc może zacznijmy od równania, takiego standardowego równania dla hiperboli o środku w punkcie 0,0 w początku układów współrzędnych. Może przypomnijmy, że elipsa, prawda, równanie elipsy, prawda, elipsa jest dana przez takie równanie x kwadrat przez a kwadrat plus y kwadrat przez b kwadrat jest równe 1. Czyli to jest elipsa. Dla hiperboli zamiast plusa mamy minus. No, czyli widać, że będziemy mieli dwie możliwości. No, ten minus możemy postawić albo przy x, albo przy y. I teraz tak, czyli jedna możliwość jest równanie hiperboli x kwadrat przez a kwadrat minus y kwadrat przez b kwadrat równe 1. To jest jedna możliwość, a druga, znaki przy x i y są odwrotne, czyli y kwadrat przez b kwadrat minus x kwadrat przez a kwadrat równe 1. I pewnie się domyślacie, że to będzie ta hiperbola zielona, a ta będzie hiperbolą różową. No i teraz jak to rozpoznać i w ogóle jak zbliżyć się do tego wykresu i jak znaleźć te proste asymptoty. Może skupmy się na początek na tej zielonej. Więc tak, zauważmy, że przekształćmy może w ten sposób, rozwiążmy to względem y. Tak? Na początek może względem y kwadrat, czyli co, y kwadrat na drugą stronę, czyli mam tak, y kwadrat przez b kwadrat, może po kolei. Czyli minus od obu stron odejmuje x kwadrat przez a kwadrat. Czyli mamy 1 minus x kwadrat przez a kwadrat. Teraz mnożę przez minus 1 i mam y kwadrat przez b kwadrat równe x kwadrat przez a kwadrat minus 1. Może to zapiszę jeszcze tak. 1 przez a kwadrat razy x kwadrat minus a kwadrat. No i teraz co? Mnożę przez b kwadrat i ostatecznie otrzymuję y kwadrat równa się b kwadrat przez a kwadrat razy x kwadrat minus a kwadrat. Czyli mam, prawda, moje równanie hiperboli w takiej postaci. No to jest to samo równanie, tylko troszeczkę inaczej zapisane. Aha, jeszcze tutaj dla ustalenia uwagi, prawda, ponieważ te parametry a i b występują tak w równaniu elipsy, jak w równaniu hiperboli, wyłącznie w kwadratach, więc przyjmujemy zawsze, że a i b są większe od zera. Dobrze,
Co widzimy z tego równania? Otóż po pierwsze widzimy, że lewa strona to jest kwadrat y, prawda? Więc zawsze to musi być liczba, która jest nieujemna. Wobec tego prawa strona musi być nieujemna, czyli żeby jakiś punkt xy mógł spełniać to równanie, to z tego wynika, że x kwadrat minus a kwadrat musi być większe równe 0. Wobec tego, czyli co? Czyli moduł x musi być większe równe a. No przy czym dla x równego x może być równe a i wtedy y jest 0. No, jeżeli podstawimy x równe a, to widzimy, że y równe 0. I to samo dla x równego minus a, też mamy y 0. Aha, czyli te dwa punkty a i 0 oraz minus a i 0 należą do tej naszej hiperboli. Czyli pewnie to będzie ta zielona hiperbola. Dobrze. Teraz wracamy do naszego równania, czyli możemy napisać y równa się na plus minus pierwiastek z b kwadrat przez a kwadrat razy x kwadrat minus a kwadrat. No i pierwiastek z iloczynu to jest iloczyn pierwiastków, czyli b przez a, b i a jest dodatnie, więc możemy to napisać, że to jest plus minus b przez a razy pierwiastek z x kwadrat minus a kwadrat. Czyli to jest, i tutaj co? Co widzimy z tej postaci? Prawda? Widzimy tę symetrię, prawda? Bo widzimy, że dla ustalonego punktu x mamy dwa możliwe y, prawda? Jeden jest dodatni, drugi ujemny, tak jak tutaj, prawda? I one leżą w tej samej odległości od osi x. Prawda? Podobnie teraz dla, czyli to jest ta symetria. Prawda? Podobnie to zależy tylko od x kwadrat, prawda? Jeżeli jakiś punkt x, y spełnia to równanie, no to oczywiście punkt y minus x również spełnia, co oznacza, że tę symetrię względem osi pionowej. Dobrze, no to teraz jeszcze jak znaleźć te asymptoty? No więc skupmy się jeszcze raz na tym. Plus minus b przez a pierwiastek z x kwadrat minus a kwadrat. Pomyślmy, że x jest bardzo duże, tak? X jest bardzo duże. Duże. No, czyli no a jest jakieś, prawda? Co się dzieje dla x? Jeżeli x jest bardzo duże, to pierwiastek z x kwadrat minus a kwadrat pewnie niewiele się różni od pierwiastka z x kwadrat, prawda? A jest powiedzmy 5 na przykład, tak? I x weźmiemy sobie 100 tysięcy czy 200 tysięcy, prawda? Czyli to formalnie mówimy, że x dąży do nieskończoności, no tutaj o granicach jeszcze nie musicie wiedzieć, ale myślimy o tym, co się dzieje, jak wygląda wykres tej funkcji dla bardzo dużych x-ów. Wobec tego x kwadrat jest x kwadrat i minus a kwadrat to właściwie jest x kwadrat, prawda? Czyli to jest przybliżenie x kwadrat, no i pierwiastek z x kwadrat to jest już dokładnie moduł x. Czyli jeżeli x jest bardzo duże, czyli możemy, ponieważ to zależy tylko od moduł x, więc właściwie możemy napisać je tak, jeżeli x jest bardzo duże lub dodatnie lub bardzo ujemne, czyli moduł x jest bardzo duże, to y w przybliżeniu, prawda, to jest plus minus b przez a razy moduł x. No i to są właśnie te, czyli y przypomina, ten wykres się zbliża do tych dwóch prostych. Prawda? To są właśnie te dwie proste, zwane asymptotami, czyli y równe plus minus b przez a razy x. Te dwie proste to są asymptoty hiperboli. No jakie te hiperbole miały równanie? X kwadrat przez a kwadrat plus minus y kwadrat przez b kwadrat.
chyba x kwadrat przez a kwadrat minus y kwadrat przez b kwadrat równe 1. Tak? Czyli właśnie do tych prostych ten wykres się zbliża, jeżeli x jest bardzo duże. Teraz, choć on się zbliża, no to oczywiście pierwiastek x kwadrat minus a kwadrat jest bliskie x kwadrat, no ale zawsze jest trochę mniejsze. To znaczy, że ten wykres tutaj dla dodatnich właśnie leży pod tą prostą. No, czyli tak jak to jest tutaj narysowane, prawda, ten fragment zbliża się, no tu na początku to jest jakiś kształt, no właśnie kształt hiperboli, i zbliża się do tej prostej coraz bardziej, no nie przekraczając nigdy jej, pozostając cały czas pod prostą, ale zbliżając się w miarę jak x rośnie. No i podobnie mamy tutaj sytuację, prawda, ponieważ to jest symetryczne, więc jeżeli znamy ten fragment wykresu, to znamy już całą hiperbolę, bo fragment dolny otrzymujemy przez odbicie, może to jakoś tak zaznaczę, prawda, że te rzeczy są symetryczne względem tej osi poziomej. Czyli jak mamy ten fragment, otrzymujemy ten. Z kolei ten fragment otrzymujemy przez odbicie względem osi pionowej. To też mamy symetrię. No i z powrotem ten fragment również otrzymujemy przez odbicie. Czyli jakby kształt tej hiperboli jest w pełni wyznaczony przez ten fragmencik. Prawda? Przez fragment wykresu funkcji y równe. No tutaj to jest ten wykres. Y równe b przez a pierwiastek z x kwadrat minus a kwadrat dla x-ów większych od a. No tu jest, napiszmy, prawda, to jest ten punkt a współrzędna, a tu jest minus a. Wobec tego to jest ta zielona hiperbola. Teraz popatrzmy, jaka jest sytuacja z tą drugą. Znaczy najłatwiej to rozpoznać tutaj, że z tego, że x musi być większy, że dla x równego a, y a lub minus a, y jest 0. No, czyli to musi być ta hiperbola, która tak wygląda. Teraz ten różowy, y kwadrat przez b kwadrat. Jeden. Znowuż rozwiążmy to względem y, czyli co? Dodajemy do obu stron x kwadrat przez a kwadrat, czyli mamy tak y kwadrat przez b kwadrat równe 1 plus x kwadrat przez a kwadrat. Aha, no to już od razu widzimy, że no y nie może być 0, prawda? Bo no może jeszcze przekształćmy to podobnie jak wtedy, czyli 1 przez a kwadrat razy a kwadrat plus x kwadrat. Widać, że y kwadrat przez b kwadrat jest co najmniej równe 1. Prawda? Dla x równego 0 otrzymujemy y kwadrat przez b kwadrat równe 1, czyli y jest plus minus b. Tak, czyli, no teraz pomnożę jeszcze przez b kwadrat, czyli y kwadrat jest równe b kwadrat przez a kwadrat razy a kwadrat plus x kwadrat. No i dla x równego 0 otrzymujemy y kwadrat równe b kwadrat, czyli y równe b lub y równe minus b. No i to są właśnie te dwa punkty. No, czyli tu jest b. Przepraszam. I tu jest minus b. Dobrze, no to znowuż y jest równe plus minus pierwiastek b kwadrat przez a kwadrat razy a kwadrat plus x kwadrat. I znowuż b przez a mogę wyciągnąć. Wiem, że to jest dodatnie, czyli to jest plus minus b przez a pierwiastek z x kwadrat plus a kwadrat. Przepraszam. Tak, czyli to jest ta druga hiperbola. I widać znowuż, jeżeli x jest bardzo duże, no to podobnie jak poprzednio pierwiastek z x kwadrat plus a kwadrat
To jest w przybliżeniu pierwiastek z x kwadrat i to jest moduł x. Czyli otrzymujemy te same asymptoty, y plus minus y dla dużych x-ów, b przez a pierwiastek z moduł x. No, jeżeli moduł x jest bardzo duży, czyli otrzymujemy te same asymptoty. No, czyli ta hiperbola, czyli y asymptoty. Asymptoty tej drugiej hiperboli, y kwadrat przez b kwadrat minus x kwadrat przez a kwadrat równe 1. No i znowuż, wprawdzie dla dużych x-ów ten wykres się zbliża do tej prostej, ale choć x kwadrat, prawda, tutaj, choć to jest blisko, to jednak zawsze jest większe, prawda, bo dodajemy do x kwadrat, dodajemy zawsze ustaloną liczbę a kwadrat, czyli ten wykres pozostaje ponad tą asymptotą, no i tak jak to jest tutaj napisane, prawda, że on tutaj się zbliża do tej asymptoty, ale pozostaje cały czas ponad nią. No i podobnie jak w przypadku tej zielonej hiperboli, kształt tego wykresu jest w pełni wyznaczony przez ten fragment, mianowicie tu mamy symetrię względem tej prostej, no i też cały ten wykres jest, ten różowy wykres jest symetryczny względem prostej poziomej.